Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Drake Hollow. Kochani, kontynuujemy sobie rozgrywaczkę, co my tu ostatnio robiliśmy. Widzę, że tu plany się pokazały poniekąd. Tylko pytanie dlaczego, czy do tego, że spojrzeliśmy na tą wyspę, czy jak? To jest bardzo, bardzo ciekawe. Na jakim poziomie my w tej chwili jesteśmy na tej wyspie? Zaprzeki były tylko i wyłącznie dwa, są jeszcze nasionka do zebrania, ale myślę, że nasionka nie są aż tak bardzo istotne, żeby sobie tutaj rozgrywaczkę przeciągać. Tak więc myślę, że śmiało możemy lecieć w dalsze nieodkryte części mapy. Tylko tak, jeszcze jedno pytanie, jak my sobie zrobimy dalsze połączenie stąd? Nie wiem, czy nie byłoby tu dobrym pomysłem jednak próbować w ten sposób. Mogę się połączyć? Połącz, mogę się połączyć. Mogę nawet się... co to się dzieje? Wow! Nie rozumiem, ale okej. Bardzo nie rozumiem, co się dzieje. To się robi tym prawym przyciskiem myszy, no ale mniejsza. Połączenie mamy. Mamy, więc myślę, że teraz... na wprost. Wow, ale! Klawiszem F się. Oż ty w dupkę. Oż ty gnoju. Gnojowy jedne, no. Anuluj. Ja nie chcę z wami walczyć. Jam jest łucznik, dobra. Bierzemy to. Tygrysie oko polerowane. Świetnie. Myślę, że możemy sobie teraz użyć tego i spróbować zrobić połączenie. Połączenie między tymi dwoma platformami. Tu już nie ma. Dobra, no nie jest źle. Zrobimy sobie tutaj kolejne połączenie. I jakoś to ogarniemy. No spokojnie. Damy radę. Damy radę. Jeszcze bardziej chcę to jak najbardziej w tą stronę. O! Ale wy jesteście irytujące. Ops. Hops. Aż ty. No jak to? Kabum. Kabum. Riko kabum, riko kabum. Oki, to już mamy tutaj połączonko. I teraz sobie bezpośrednio możemy połączyć to z tej strony. Połącz. Już myślałem, że się nie da. Dobra, zaczynamy oczywiście standardowo od rozwalania naszych mrocznych poziomów Etheru. Nie wiem, czemu klikam non stop F. Chyba przyzwyczajenie z PUBG, bo ostatnio zaczęliśmy z aktorem, który dosyć często się tutaj pojawiał na streamach, grać w PUBG. W sumie gramy jak chlamy, ale gramy. Tak samo Valorant jakoś mi podpasował ostatnimi czasy. Nie wiem, co mi się stało, zazwyczaj w FPS-y nie gram, a tu taki myk. Dobra, nie lubię ich, naprawdę ich bardzo nie lubię, więc jak najszybciej trzeba je rozwalać. To jest dwuręczna chyba, tak? Tak, to jest dwurak. Ale już trochę ten eter jak spada, to i nam się bardziej ekran wyrównuje. No jedna sztuka, w sobie jaja robicie? To ja dla jednej sztuki się tak rozmachałem. Nie byłoby też złym pomysłem wejść na ten kościół, bo tam zazwyczaj są skrzynki. Więc być może też i to zrobimy. Być może i to zrobimy. W ogóle jeszcze nie wiem, co ta mapa nam oferuje, więc za chwilę będziemy musieli się rozejrzeć. Pewnie jakieś dostawczaki tutaj będą. W razie jest pułapka. O! Jeden klawisz! Czemu ty się leczysz? Dobra, zdechłeś? Zdechłeś.
Pyk. Ale ich walnęliśmy, dobra. Bait wam się nie udał, hehehehe. Hehehehe. Pyk. To prawda z hitem, ale... Jakieś takie dziwne... Miłe uczucie zawsze jest tutaj, jak się ich kropnie. 189 obrażeń. To na pewno ma więcej, a nie przeczę, że to ma mniej. Tylko tak, 189. Myślę, że nogę od... Nie, to kij do La Cruz. 248, 233. Czy to jest jednorak, czy to jest dwurak? No właśnie, nie wiem. 233. No tu 103 możemy teoretycznie upuścić. Nie jest nam to niezbędne. Do szczęścia kij namiotowy zabieramy do siebie. I powiem wam osobiście, że coraz więcej tych kryształków mamy, więc myślę, że również będziemy mogli nasze manderki już ulepszać. Będzie jakiś bait? Nie będzie baita. Ktoś tam nam strzela, ale tym się zbytnio nie przejmuje. Tu jest jakieś dziwne wejście, ale tu nic też nie było. O, panie, nie strzelaj pan. Jezu, jak ja cię nienawidzę. Pyk. Cię na łucznika zaraz przemienimy. Co ty się tak leczysz? Dobra, siadło. Ale ile on się leczy? Ja pierdzielę, 12 strzał nam zostało. To jest niewiele. One się leczą tutaj. Jakieś utrudnienia dla nas. Oh no. Anyway. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Nadal oczekuję jakiegoś mandereczka. Jakiegoś mandereczka oczekuję. Ale chyba nie na tej mapie. W ogóle co my tutaj mamy? Jedynie został poziom zalewu, ej, to lipa. Uch. Lipa. To jest słabe. No to tak chyba też tu żadnych, o dziwo, nie ma. Nie ma nic. Pusto. Mega pusto, może tu gdzieś notatka pod schodami, ale nie. Nic nie ma. Najazd za 10 minut. No to też mi się nie podoba zbytnio. Ej, serio? Wykiwali nas. Wykiwali nas, nic tu nie ma. To jedynie poziom zalewu sobie zerujemy i uciekamy stąd. I uciekamy stąd, bo naprawdę tu nic nie ma. Już nawet ciebie bić nie chcę. Oż ty! Ja nie wiem, te biesy są takie ciężkie do zabijania. Naprawdę wolę te grubaski nawalać niż te biesy. Te biesy są przewalone. To tylko świetli kamienie. Świetli kamyczki. Najazd 922. Dobra, zdążymy chyba. Chyba zdążymy, ale coraz więcej tych strzelających patałachów jest. To też mi się bardzo nie podoba. Noga od krzesła. Nie weźmiemy. Na górze nic nie ma. Wygląda jakby miało być. Powiem osobiście, że nie wiem. Tego nie było pokazanego na przykład. Czyli jakieś przedmioty jeszcze mogą być pochowane. O Jezu, ile tam tego barachła jest. Jej, no nie za dużo was. Panowie, dajcie spokój. Won, gnoje. Poziom eteru 4. Tu nic nie ma, no coś tam jest. Dobra, spróbujmy się z nim. Easy, naprawdę one są łatwe. Ale myślę, że z wilczkiem by tak łatwo nie poszło. Z wilczkiem by tak łatwo nie poszło. Nadal nie wiem czemu nie rośnie nam jedzonko. To też mnie trochę irytuje. To też mnie trochę irytuje. Poziom enteru 4.
Weź biesie. Uspokój się, gołganie. No dobra, zostało nam chyba 4 poziomy eteru, więc chciałbym to zrobić szybko i zaraz wracać, bo ten najazd mnie niepokoi. W szczególności, że nie będziemy na niego zbytnio przygotowani. Nie wiem, czy przy... Kurde, nie chciałem tego. No tak. Daliśmy więcej czasu. Chciałem użyć C, ale... Dobra, nieważne. 7.41. Eter nadal niewyczyszczony. Daj mi spokój, proszę. Odczep się. Wypchaj się dżemem. I w sumie... Ciebie to tam mogę walnąć. Ale stworzyć latające moby bez możliwości skoku i ataku to jest lipa. To jest tak niemobilne. I tak irytujące. Dobra, tu jest ten zalew. Eter. Ojej, naprawdę, jeszcze ty tutaj. Myślałem, że się uda bez ciebie, ale widzę, że nie. Hop. No chodź. Zdychaj. Mopki są irytujące po prostu. Nie są trudne, ale są irytujące. Wyspa wyczyszczona. T-shirt z nadrukiem na... Coś. Serio, te poczwary są easy. Totalnie easy. Poczwarki są easy. Dobra, 6 minut, dużo nie zostało, więc myślę, że jeszcze zdążymy sobie zrobić jeden kryształ tutaj. I tak lecimy w tą stronę, więc na luzaczku. Połącz. Jaja sobie robicie. Wiem, co to było, co to jest za dźwięk. Wiem doskonale, co jest za dźwięk. On po prostu łuk zaczyna wyciągać. Widzicie? To jest bug. Po prostu to jest bug. To może będzie widać w ten sposób. O, widzicie? Cień tutaj. No, wyciąga łuk. Ha, ha, ha. Dobra. O, wykminiłem. Wracamy. Ale serio, po prostu za to tłumaczenie, to twórcy od tamtego czasu, co ja grałem, a to było naprawdę bardzo, bardzo dawno temu, 2019? Coś takiego, albo 20, no nie jestem pewien dokładnie. Powinni dostać po prostu chuja w plecy. To jest tłumaczenie typu Google Tłumacz. Nic więcej. Nie rozumiem, dlaczego w ogóle pozwolili na wydanie czegoś takiego, ale okej. Masz kapustkę. Lupiś. Dawaj, co masz? Chłopie, wstawaj. Jak masz prezent, to daj prezent. Otrzymaj darę. Plan. Dzięki, ziomelo. 5 planów. Daj kryształ. Ile ty tam potrzebujesz? Mamy dorosłego kolejnego manderka. Świetnie. Świetnie. Oj, jesteś dorosły. Jeszcze ci możemy dać kryształ. Nie wiem w sumie, na jaki poziom ty już nawet będziesz się starał. Nowy poziom obozu, świetnie. Czyli mamy nowe rzeczy do sprawdzenia. Co my tu mamy? Parkiet taneczny i wanna. Daje wodę pitną. A nie, to nie daje wody pitnej. Zapewnia rozrywkę. Do wody pitnej nic nie mamy. Do wody pitnej nic nie mamy, do jedzenia nowego też nic nie mamy, do prądu mamy wiatrak i to by było fajne, tylko obwodów nie mamy. Obwodów nie mamy totalnie, więc teraz czas sobie ogarnąć ten wiatraczek. Dwóch już planów. No trudno. Czy to jest brama? To jest brama. Bramę sobie też oczywiście odblokujemy. I bramę sobie nawet postawimy. Bramę póki jeszcze możemy sobie postawimy.
Jakoś tak. I tutaj ten mały płotek, chociaż widzę, że już powinniśmy teoretycznie duże płotki stawiać, ale dobra. Co nam powiesz, pani kotko? Ten eter strasznie wszystkim bruździ. Stanowczo nie wpływa dobrze na sierść. Na szczęście nie narzekam. Lubię dbać o swój wygląd. Ale eter wszystko niszczy. Jeśli bym choć na chwilę straciła czujność, nie zdziwiłabym się, gdybym nagle z mojego futra zaczął wyrastać jakiś cierń. Oczywiście nie zawsze tak było. Przybyli ci ludzie i w miarę jak zmieniali się w kadłubów, sprowadzili na nas eter. Teraz zasnuwa większość naszego świata. Okropieństwo. Ukrywa wszystko śniedzią i działa jak nawóz dla plejących się wszędzie ciernisych pnącz. Nie mogę się doczekać, kiedy pozbędziesz się tego paskudztwa. Taki tekst na pierdzielenie. Kryształ razy 2. Tobie mogę coś dać. Tancio. Jesteś chyba już dorosły. Tak, ty jesteś dorosły. Jaki masz fajny fryz. Daj kryształ. Mamy z dorosłego na dojrzały. Zobaczymy, co się stanie. Wow! A czy my już mieliśmy dojrzałego? Już nie pamiętam. 25% efektywności wytwarzania. No to daj. W ogóle mamy już 3 sloty właśnie na te rzeczy. Niby moglibyśmy wodę pitną ogarnąć, ale właśnie patrzcie, że woda pitna w tej chwili nam spada, czyli one teraz są spragnione, ale jedzenie zaczęło rosnąć, czyli po prostu mieliśmy na zero. Wszystko, co tutaj mieliśmy, było na zero. Tylko tak, ja chciałem jeszcze srokę otwiedzić, żeby ogarnąć sobie przewody elektryczne. Trochę mamy tych błyskotek, więc myślę, że to nie problem. Sprzedaj przedmiot. Czy ja coś chcę sprzedać? Nic nie chcę sprzedać, ale chcę obwody elektryczne kupić. Błyskotek mamy... Dług 18 na środku jest. Dobra, 5 obwodów. Na pewno musimy ten wiatrak zbudować. To jest priorytet. Przydałoby się również bateria, ale bateria... Obwody elektryczne 12 sztuk. No trochę lipa. Nawet bardzo lipa, bym powiedział. 50 sekund zostało. Dobra, dajmy to tutaj. Chłopaki niech tam sobie robią powoli. Jak to się stało, że pozwoliliśmy sprawą zajść tak daleko? Tak samo jak to się zwykle dzieje w takich przypadkach. Po trochu. Zanim się zorientowaliśmy, co się dzieje w cieństej krainie, było już za późno. Kadłubowie wykluli kamień lustrzany. Wypaczył magię tego miejsca. Byli zbyt potężni. Sarah Howe, dobra dziewczyna, próbowała nam pomóc. Ale było już za późno. Byli zbyt potężni. Teraz siedzimy tak na tych wyspach i czekamy, aż wymrą lub znikną. Ale odkąd tu jesteś, wstąpiła w nas nowa nadzieja. Trzymamy za ciebie kciuki, dzieciaku. Dobra, tylko mamy najazd. Mamy El Najazdo. Tam nigdzie wyjścia nie ma, spoko. No, ten defens nawet taki nie jest zły. Au. Poczwara, uspokój się. Zostaw piłkę. Piłka jest nasza. Co oni w teorii będą do tej piłki lgnąć? Tak, oni lgną do tej piłki. Oni lgną do piłki. Oni megaśnie lgną do tej piłeczki. No trochę szkoda tej piłki, no ale trudno. I to jeszcze te małe patałachy zniszczyły. Mnie bardziej boli. Jeszcze coś tu jest? Weź ty się odczep, bies. No tak, ty od razu atakujesz, widzę AOE.
Dobra, wszystko żyje. Wszystko żyje. Mamy kolejną skrzyneczkę oczywiście. Groty, czapki, inne barachełka. Teraz, gdy mamy już ten wiatrak, możemy sobie w końcu podłączyć prąd elektryczny. Podłączmy to do wszystkiego. Myślę, że woda jest w sumie tutaj najważniejsza. Chociaż, tak sobie myślę, mamy przekaźnik elektryczny, tylko to potrzebuje metal, a nie, metalowy słom. No to w sumie nie jest tak źle. Możemy zrobić to troszeczkę inaczej. Możemy zrobić to troszeczkę inaczej. Z jednego przekaźnika będzie wszystko szło do drugiego przekaźnika. I z tym przekaźnikiem, który będzie gdzieś tutaj, ja wiem, że to jest pierdolnik, bo to inaczej się nazwać nie da. To jest pierdolnik. Zrobimy dopiero, nie to. Rozłączmy wszystko. Całkowite zasilanie odłączamy. Podłączamy je dopiero w tym miejscu. Z tego miejsca zrobimy podłączenie, nie to. No, weź. Nie drewniany płot. Przekaźnik zasilania. Przekaźnik zasilania podłączymy do tego przekaźnika zasilania, żeby się to już nie myliło. Toncio, weź, spierdzielaj. Popsułeś mi wszystko. Popsułeś mi, dziadu, wszystko. Zrobimy podłączenie tu. Z tego kieratu odłączymy wszystko. Podłączymy tylko i wyłącznie do przekaźnika z tej strony. Kolejny kierat znów rozłączymy. I podłączymy do głównego przekaźnika energii, żeby stąd szła tylko i wyłącznie. Nie da się? Brak punktów połączeń. No niedobrze. Niedobrze. No ale okej, no, no nie jest źle, spoko. Połącz. I teraz z tego sobie bezpośrednio łączymy oczywiście do innych podpunktów. O ile tak się da. Da się, o dziwo się da. Prąd jest non-stop produkowany i w tej chwili gospodarowany. Spoko. Ops, nie ten klawisz. Tak to miało wyglądać. Czy nasze manderki mają gdzie spać? To jest pytanie za milion punktów. Widzę, że tu mamy jedno łóżko wolne, czyli teoretycznie mamy miejsce na 7 manderków. A jak to wygląda w praktyce? Obóz. Akurat chyba jest 7? 7, tak. Jest 7, czyli nikomu nie brakuje. Więc jest spoci. Tą donicę możemy sobie już bez problemu też wywalić, bo ona nie daje jedzenia. Zdemontuj. Ona tak naprawdę tylko i wyłącznie nam teraz tutaj zagraca. Tu też chyba już nie daje, więc jest też luzik. A zawsze więcej miejsca, które będziemy mogli w jakiś inny sposób zagospodarować. Tu jest tylko woda. Przestań. Dobra, podłączmy się stąd, wiecie? Ten warsztat potrzebuje energii, ale myślę, że akurat stąd będzie dobre połączenie. No i git. No i fajnie, bardzo fajnie. Tutaj te piłeczki widać, że... nie dają tyle, co powinny. Nie dają tyle, co powinny. Czy tutaj woda jest? Tutaj woda jest, czyli możemy postawić sobie... Teraz kolejne. Kolejne. Kolejny baniak do oczyszczania, który może w sumie stanąć sobie tutaj, w tym miejscu, prawda? Tylko to nie w tą stronę. O, gdzieś tu. Róbcie to, chłopaki. Z tej pompy mamy w ogóle jeszcze jakieś podłączenie, czy nie bardzo? Mamy podłączenie, więc luzik. Tylko chyba wziąłem nie to, co trzeba. No jednak wziąłem to, co trzeba. Nieważne. Nieważne. I zaraz myślę, że woda będzie akurat w sam raz dla wszystkich. Tylko obawiam się, chociaż nie, to bo elektryczna na osób chodzi, więc ona produkuje. Ta manualna ma troszeczkę mniej, ale to też nie przeszkadza w żaden sposób. Też to nie przeszkadza w żaden sposób.
Połączone. No i woda jest, rośnie. Woda rośnie, nie stoi, tylko rośnie. No i teraz przydałoby się też im coś zbudować do tej rozrywki, bo ta rozrywka widzę, że spada, 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 spada. Wanna. Tu wymaga tylko energii, a tu wymaga od nas trzech dodatkowych obwodów elektrycznych. A z tego co widzę, to chyba nawet nie będziemy mogli ich kupić. Chyba że jest jeszcze jeden pewien sposób, który możemy wykorzystać. Mamy od cholery złomu. Nie oszukujmy się, mamy złom. Odłóżmy kryształy, odłóżmy materiały do wytwarzania. Wszystko możemy teoretycznie stąd już wywalić. W ogóle, kurwa, nie chciałem tego zrobić, ale nieważne. Zdemontuj ten kryształ. Załadujmy kocioł wszystkim, czym mamy. Niech one sobie tam trochę podniosą. Wszystko. Wszystko, 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 wszystko. Na razie możemy to odłożyć. To również możemy odłożyć. To też możemy odłożyć. Chcę sprzedać wszystkie bronie, które mi są w danej chwili niepotrzebne. On jest po prostu useless w tej chwili dla mnie. Typu kiepska, jakaś tam miotła. To może ja inaczej to zrobię. Wszystkie kiepskie rzeczy po prostu wezmę stąd. Oddamy to do sroki. Pewnie jakieś tam marne grosze z tego będzie, ale zawsze, zawsze coś. Zawsze coś. O ile ona w ogóle będzie to chciała. Ej, no dobra, jednak nie takie grosze. Jednak nie takie grosze. Myślałem, że będzie mniej znacznie. Ale jednak nie. Jednak nie. Jednak nie takie grosze. Dobra, a teraz tak. Teoretycznie mamy jeszcze te rzeczy. Mamy wyekwipowany zielony łuk, więc teoretycznie mogę sobie ten łuk zwykły wziąć. Zmienić go w ten sposób. Zielony sobie na razie zwrócić, bo on jest niepotrzebny w ten sposób. Wyrzutnie balonów sprzedajemy to, bo to jest słabe. Balonów też raczej używać nie będę, więc luz, kiepski garłacz. Spryskiwacz chwastobójczy też nie. Skupmy się tylko na dwóch rodzajach broni. Tylko i wyłącznie dwa rodzaje broni. I teraz jeszcze nasze kiepskie przedmioty. No i myślę, że to sprzedamy i będzie fajnie. To wody elektryczne by się przydały. Bardzo by się przydały. Ale naprawdę bardzo ciężko je znaleźć. No ten spryskiwacz chwastobójczy to tak 2 na 10. 2 na 10. Totalnie 2 na 10. Dobra, znów spray, kiepski garłacz, wyrzutnia balonów, znów spray. Ale ja widzę, że my lepszego garłacza to nawet nie mamy. No i już mi się to nie podoba. Już mi się to nie podoba. W ogóle muszę wyciąć wszystkie kryształy, wszystkie w ogóle jakie mam i sprawdzić, kogo mogę ulepszyć, bo to też nam zalega. Kryształów w żaden sposób nie chcę sprzedawać, bo te kryształy tak czy inaczej kiedyś się przydadzą. Czy będziemy mieć nowego manderka? Zawsze te kryształy nam zostają. Zawsze możemy sobie ulepszać. A widzę, że woda nadal nie idzie w górę. No dobra, to zostawimy sobie tego jednego garłacza. Resztę łuków sprzedajemy. Jest to niepotrzebne, więc luz bluz. Szkoda, że nie widać dokładnie, co my tutaj mamy. Nie widać dokładnie, co my tutaj mamy. No dobra, tego nie sprzedamy po prostu. Niebieskich przedmiotów nie sprzedajmy. Nie sprzedawajmy. Czy to jest fioletowe? Nie, to jest niebieskie tak samo. Po prostu już jest zepsute, dlatego się świeci na fioletowo. Dobra. Całość sprzedana, spoko. Obwody. Obwody, panie Shiro, obwody. Obwody elektryczne. Kupujemy ile wlezie. Nie chcieliśmy kupić wannę, czy zrobić wannę. Oczywiście już ją możemy
wyprodukować, tylko... O, fuck, 4? No to sobie zrobiliśmy. To sobie zrobiliśmy, nie? No to musimy pukami ich jakoś próbować ratować, bo naprawdę... No nic nam to nie da. Macie piłeczki. I się ratujcie, no. I się ratujcie. Zróbmy może jeszcze jeden zbiornik z wodą pitną. Jeden zbiorniczek z wodą pitną. Gdzie to było? Tu było. Kurde, nie ten klawisz. Lewy shift. Może gdzieś po tej stronie. Nie ma wody? No jest woda przecież. Co mnie oszukujecie? Co mnie, dziady, oszukujecie? Podłącz wodę. No i dobra. Happiness im już rośnie, więc spoko. Happiness im rośnie. Wszystko im rośnie w teorii. Bo ta woda coś nie chce rosnąć. Jedzenie teoretycznie już zaczęło. Jedzonko już teoretycznie zaczęło, więc spoko. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i o ocenie filmu. Grał do was Shiro. Kurde! A my się widzimy w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że te wanderki w końcu zaczną kooperować z nami. Idź stąd. Globtek, idź stąd. Kurwa, no kopnę cię w dupę. Wynocham i stąd, bo ci zaraz normalnie walnę. Masz kryształ. Iwon. Jak chcę skończyć odcinek? Chcę skończyć odcinek. Ale chcę już to zrobić i mieć spokój. Dobra, tak czy inaczej, trzymajcie się. Hej, hej!